Chłopaki z Piotrostalu mają odzyskać okrągłe 50 ton złomu pod postacią suwnicy. Żeby się do niej dostać, trzeba wyburzyć frontową ścianę potężnej hali. Odważne ruchy operatora koparki, Piotrka, zaczynają budzić poważne wątpliwości. Stop! Stójcie, chłopaki! Stańcie! Do mnie wszyscy! Cała ekipa do mnie! Piotrek, do mnie! Rafał, czy ja dałem znak do burzenia? No pytam się. No Zbynio dał. Zbynio, dałeś znak do burzenia? No ja powiedziałem, żeby działać. No ale co działać? Człowieku, to jest miasto. Jakby się coś stało, to kto będzie za to odpowiadał? No prezes, no. Teraz wiesz, że prezes. Jak odpowiadać, to prezes. A dyrygować? Zbynio. No prezesie, ale ja nie słyszałem, żeśmy odchodzili. Jest środek miasta. Musimy być ostrożni. No dobra, no. Moja wina, no, że tak powiedziałem, no. A wy co? Od kiedy się Zbyszka słuchacie? Prezes, no nie słuchamy się, ale przyleciał, powiedział atakować. No myśleliśmy, że mu dałeś zgodę, no i zaczęliśmy. Ja powiedziałem ogólnie atakować, czyli wsiadać w koparki, podjeżdżać, przygotować teren. A zawsze pierwszy sygnał, to wiadomo, kto daje do ataku. No zgadza się. Dobra, panowie, nie ma co debagować nad tematem. Jak sytuacja? No trzeba pozrywać do końca, to zrzucić i suwnicę przygotować. Ściana się nie odchyliła? Raczej nie, jedynie szczytowa beleczka, ale ona i tak musi spaść razem z tym żelastwem. Dobra, ciągnij to od góry. Nawet jak kawałek dachu walnie do środka, to nic się nie dzieje. Dobra. Skakuj w koparkę i obieć. I pamiętajcie jedno. W tej orkiestrze ja dyryguję. Dobrze. Ja tu nie przyjeżdżam na wakacje, tylko żeby mieć pieczę nad wszystkim. Za wszystko odpowiadam ja i gdyby się coś stało, ja mogę mieć poważne problemy. Dlatego nie lubię, jak chłopaki wychodzą nieraz przed szereg. Po to tu jestem, żeby pilnować roboty. Zbyniu, kurde, czy ty musisz zawsze mnie na jakąś minę wsadzić? Na jaką minę? No słuchaj, ja nie słyszałem, żeby prezes powiedział, ej, nie burzcie ani nic. No nie, jak atak, to atak. Daj spokój. Dobra.